witam wszystkich bardzo serdecznie w 24. magazynie Akademii Młodzieżowej. Ten magazyn będzie troszeczkę inny, bo większość materiałów jest poświęcona Maryi, z racji tego, że w tym roku obchodzimy stulecie objawień w Fatimie. Dosłownie kilka dni temu obchodziliśmy to święto, dlatego już na wstępie zapraszam Was do obejrzenia tematu głównego, który będzie właśnie poświęcony objawieniom w Fatimie. Zapraszam. 13 maja 1917 roku trójce dzieci, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, objawiła się niespodziewanie Matka Boża. Było to dla dzieci bardzo duże zaskoczenie. Na początku trójka dzieci nie wiedziała, kto to jest, co to za piękna pani objawiła się w sposób niespodziewany. I oto rzekła te słowa: nie bójcie się, ja jestem z wami, ja jestem waszą matką. I wtedy dzieci zorientowały się, że to Przenajświętsza Matka, która objawiła się tym niewinnym dzieciom, aby przekazać orędzie nie tylko tym dzieciom, rodzinom, ale jest to orędzie, które chciała przekazać całemu światu. I poprosiła, aby przez 6 miesięcy, każdego 13 dnia, przychodziły w to miejsce i będzie po prostu przekazywała to orędzie, to przesłanie dla świata, aby również tym przesłaniem, tą wizją podzielić się z całym światem. Franciszek urodził się 11 czerwca 1908 roku w Aliustrelu. Hiacynta natomiast 11 marca 1910 roku również w Aliustrelu. Rodzeństwo było analfabetami. Wraz z kuzynką Łucją pomagali w gospodarstwie rodzinnym, pasąc owce. Franciszka opisywano jako osobę spokojną i małomówną oraz głęboko wierzącą. Lubił modlić się w samotności i, jak twierdził, dla wynagrodzenia Jezusowi grzechów świata. Hiacynta była jego młodszą siostrą. Doświadczenia mistyczne poważnie wpłynęły na jej charakter. Zwiększyć miało się jej zaangażowanie religijne. W objawieniach prywatnych Maryja miała przykazać im, by zachęcali innych do odmawiania różańca jako zadośćuczynienie za grzechy i intencji nawrócenia grzeszników, które to zalecenie realizowali. Wkrótce po objawieniach oboje ciężko zachorowali i zmarli. Przyczyną śmierci była rozprzestrzeniająca się wówczas pandemia grypy hiszpańskiej. Franciszek zmarł w domu rodzinnym 4 kwietnia 1919 roku, natomiast Hiacynta 20 lutego 1920 roku w szpitalu w Lizbonie. Rodzeństwo zostało pochowane w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. W 2000 roku papież Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji. Hiacynta jest najmłodszym beatyfikowanym dzieckiem, które nie zginęło śmiercią męczeńską. 13 maja 2017 roku papież Franciszek ogłosił Franciszka i Hiacyntę świętymi. Nieraz w maju pewnie zastanawialiście się, skąd się wzięły majówki. Jeżeli nie, to zapraszam Was do obejrzenia Słowa Bożego, które wygłosi ksiądz Emil i opowie nam o tym, skąd się one wzięły. Serdecznie zapraszam. Wiele osób powtarza, że maj to najpiękniejszy miesiąc. Pewnie jest tak za sprawą również Matki Bożej, która patronuje dla miesiąca maja. Od dziecka wpisana gdzieś jest w nasze serca ludowa pieśń „Chwalcie łąki umajone”. Ta pieśń zaprasza do tego, aby gromadzić się na wspólnej modlitwie litanią loretańską na nabożeństwach majowych. Aby zrozumieć, jaką rangę mają te nabożeństwa, jak ważne są w pobożności ludowej, trzeba by było wrócić do czasów średniowiecza. Po kolei od V wieku zaczyna się kult maryjny szerzyć w kościele wschodnim. Kościół na zachodzie jeszcze wiele wieków będzie sceptycznie podchodził z wielką rezerwą do poszczególnych wydarzeń religijnych związanych z kultem maryjnym. To dopiero na przełomie
XIII i XIV wieku zaczęły się nabożeństwa przypominające te wydarzenia maryjne, przypominające majówki, które my znamy z naszych kościołów. Początki takich zgromadzeń paraliturgicznych mają swoje miejsce w Hiszpanii, gdzie król Alfons X zachęcał swoich podwładnych do tego, by oddawali cześć Matce Bożej właśnie poprzez zgromadzenia przy krzyżach, kapliczkach, miejscach publicznych, tak by z Matką Bożą zaczynać swój dzień. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu mini magazynu Bractwa Różańcowego, w 24. wydaniu magazynu Akademii Młodzieżowej. Jesteśmy parę dni po rocznicy objawienia Fatimie i właśnie to objawienie świętowaliśmy Bractwem Różańcowym, które odbyło się 6 maja. Zaprosiliśmy szczególnego świadka wiary, aktorkę nawróconą byłą wiedźmę, Patrycję Hurlak. Chcemy Wam dzisiaj zaprezentować wywiad z nią, świadectwo, którego nam udzieliła. Serdecznie zapraszam. To niech Pani nam powie, dlaczego warto żyć w czystości. To jest tak, że wtedy masz ten prezent dla tej osoby i to jest Wasze. I to jest już Wasze na 100%, na zawsze. I nikt Wam tego nie zabierze. A jeżeli się rozpakowuje tego cukierka wcześniej, no to tak, rozpakujesz, wyplujesz, wrzucisz papierek i ktoś inny ma wziąć? No, jak ktoś mówi, że to nie ma dla niego znaczenia, ile dziewczyna wcześniej miała chłopaków. No to dobrze, to wyobraź sobie landrynkę pakowaną w papierek. Wypluł ktoś. Masz, weź sobie. Weźmiesz? Nie wezmę. Ha! A tak cały świat teraz zbierze. Czystość to jest to, żeby zawsze mieć tego cukierka świeżego dla tej drugiej strony i w jedną i w drugą stronę. Jeżeli będziesz kochać Boga na 150, 200, 300, hiper, nie wiadomo jak dużo procent, byleby nie poniżej 100, nawet o ułamek, to wszystko, co będziesz robił, będzie związane właśnie z Bogiem i będzie przy Nim i będzie Boże. Więc jeżeli będziesz tak kochał Boga, co najmniej na 100%, to wtedy rób co chcesz. A pójdzie za mną Pani na randkę? A pójdę na randkę, włącznie z Tobą i z Twoją narzeczoną Kingą. Możemy iść razem na randkę. Tam pewnie już nie wiadomo, co się włączyło w myśleniu naszych drogich widzów. Moi drodzy, randka, moja randka, to jest adoracja. I chętnie ich zabiorę na taką randkę. Bardzo Wam Pani dziękuję za ten czas z nami spędzony, za wizytę w naszym studio Telewizji Akademii Młodzieżowej. Bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się z Pani obecności. No ja też bardzo dziękuję. Miałam nie zabierać mikrofonu, ale zabieram. Pozdrawiam Was serdecznie bardzo. Jak to tutaj usłyszałam, że jestem dominującym typem przed kamerą. Cóż, tak mam i serdecznie Was pozdrawiam. W tym magazynie postanowiliśmy zajrzeć do ośrodka w Świdniku, zobaczyć co u nich nowego, co się dzieje, dlatego zapraszam do obejrzenia relacji z ich ośrodka. Właśnie mija rok od powstania ośrodka Akademii Młodzieżowej w Świdniku. Myślę, że jest to dobry moment, żebyśmy sobie podsumowali ten czas. Adaś, co nam się udało w tym czasie? Nakręciliśmy 2 magazyny parafialne oraz nagraliśmy reportaż o lotnisku w Świdniku, zintegrowaliśmy się z innymi ośrodkami oraz włączamy się w życie naszej parafii przez Akademię Młodzieżową, czyli wspólne Msześwięte, Bractwo Różańcowe, które prowadzimy oraz nagrywamy ważne rzeczy, które wydarzyły się w naszej parafii, dokumentujemy je. Nawet ostatnio mieliśmy zlecenie nagrywać koncert. Tak, nagrywaliśmy koncert w Domu Kultury, ta, która przygotowała młodzież ze Świdnika. Jesteśmy ostatnio po przyrzeczeniu, 5 osób w naszym ośrodku ma szarfy. Myślę, że to był dobry czas, te 12 miesięcy. Dużo się już nam udało dokonać. I jest to dobry moment, żeby podziękować Panu Bogu za ten czas. I mamy nadzieję, że to dzieło będzie rosło i rozwijało się. I będziemy lepiej, jeszcze bardziej ewangelizować.
teraz przyszedł czas na newsy. Myślę, że takim najważniejszym newsem to jest właśnie to wydarzenie, kiedy spotkaliśmy się razem na Bractwie, wszystkie ośrodki i zaprosiliśmy byłą wiedźmę, panią Patrycję Churla, która też nam udzieliła wywiadu. Ale też są, mamy inne newsy, które dotyczą premier magazynów parafialnych i różnych newsów z ośrodka Co Nowego. Serdecznie zapraszam. Dnia 28 i 29 kwietnia w Motyczu Leśnym odbyło się szkolenie liderów. W piątek po wspólnej kolacji odbyła się ocena realizacji planów ostatniego miesiąca i Bractwo Różańcowe. W sobotę szczególnym momentem szkolenia było spotkanie z przedsiębiorcą lubelskim, panem Andrzejem Demczukiem. Jego świadectwo zrobiło na nas wszystkich ogromne wrażenie. Ostatnim punktem szkolenia było podsumowanie działań w ścieżkach rozwoju. Jestem też przedsiębiorcą, właścicielem i prowadzę sieć gastronomiczną Plackarnia razem z moją żoną Moniką. Dodatkowo wspólnie razem prowadzimy Fundację w Duchu Miłości, pomagając samotnie wychowującym matkom, dzieciom. A dodatkowo jestem również prezesem Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego. Szkolenie liderskie wpłynęło na mnie bardzo dobrze, ponieważ wyciągnęłam wnioski, wiem, co muszę poprawić jako lider, jak pracować. Bardzo podobało mi się spotkanie z panem Demczukiem, który bardzo dokładnie nam opisał, jak powinna wyglądać praca takiego dobrego lidera. Maja w Końskowoli obchodzono hucznie Święto Narodowe. Nie zabrakło także Akademii Młodzieżowej ze swoim pocztem sztandarowym. Akademia Młodzieżowa włączyła się w uroczystości obchodu Święta 3 Maja. Dnia 6 maja 2017 roku w parafii Świętego Mikołaja w Lublinie odbyło się wyjątkowe Bractwo Różańcowe, na którym były obecne sztandary z Lublina, Końskowoli i Łęcznej. Zabierzemy wszystkich, którzy wychowują i są wychowywani, w Twoje ręce oddajemy czas naszej młodości. Mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa nawróconej wiedźmy i znanej aktorki Patrycji Churlak. Ja wcześniej myślałam, że nie ma czegoś takiego jak życie w czystości. Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak życie w czystości, tak? Więc odkryłam jego wartość dopiero po nawróceniu i bardzo mi było przykro, że nikt mi tego wcześniej nie powiedział, że tak fajnie można żyć w czystości, że można żyć w czystości do ślubu i nie dać się traktować jak szmata od podłogi, tylko po prostu być tą księżniczką Pana Boga. Kojarzy nam się głównie z Maryją, ale w tym miesiącu też było drugie bardzo ważne wydarzenie dla nas Polaków, mianowicie rocznica Konstytucji 3 maja. Z tego powodu postanowiliśmy nagrać o tym też ciekawych świata i zapraszam Was z tego miejsca do obejrzenia. Nudna. W dodatku musimy napisać o tej konstytucji. Oj wejdź, gdybyś nie zasnął na lekcji, to byśmy tego nie musieli pisać. Przestańcie już, jestem taka padnięta. Masz rację, jutro się spotkamy i obgadamy wszystko. Cześć. 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 Paula. No, do jutra. Do jutra. Trzeciego maja roku pańskiego 1791
Sejm pod przewodnictwem najjaśniejszego króla Stanisława Augusta ustanowił nową konstytucję. Stronnictwo patriotyczne z królem zjednoczone ową ustawę podstępem podjęło. Gdy większość przeciwnych zmianom posłów na Wielkanoc do domów się rozeszła, grupa spiskowców w pośpiechu nową ustawę przyjęła. A wieść o tym wydarzeniu w popłoch wpędziła dwór pruski i ruski. Jak ognia bali się oni powrotu potęgi Rzeczypospolitej. Jak dumna w tym czasie była Polska, pierwsza taka ustawa w Europie. Jeno w Stanach Zjednoczonych pierwej konstytucja rządy opisała. Jednak wrogowie Rzeczypospolitej nie dali za wygraną. Już chwilę po zaprzysiężeniu konstytucji jeden z posłów groził, że własnego syna zabije, jeżeli ustawę Sejm przyjmie. Takie to podłe knowania prowadzili, że i nawet zdradziecką konfederację w Targowicy podpisali. Ale miałem dziwny sen. Nasz Teatr Akademii Młodzieżowej w Końskowoli przygotował scenkę teatralną, która dotyczy objawień fatimskich z 1917 roku. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie! Nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego. Skąd pani jest? Jestem z nieba. Czego pani chce ode mnie? Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników? Tak chcemy. A więc będziecie musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą. Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. Widzieliście już piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego niepokaranego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój. Módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie. Nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Oczywiście na koniec nie zabraknie konkursu, który dotyczy objawień w Fatimie. Wasze odpowiedzi wysyłajcie na naszego maila media@akademiamodzieżowa.pl. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Kto jako pierwszy objawił się dzieciom w Fatimie i jakie słowa do nich skierował? Dziękuję za obejrzenie tego magazynu, a już dziś zapraszam was do obejrzenia 25. magazynu Akademii Młodzieżowej. Serdecznie zapraszam.